Mamy tutaj test telewizora firmy Samsung. Jest to plazma, model 42C91. Za chwilę przejadę się okrążenie, żeby zobaczyć, czy są jakieś różnice po podłączeniu do plazmy HD Ready. Spójrzcie na opony, są całkiem czarne, nie widać żadnych warstw, jak było na moim LG-ku Full HD. A, i jadę na padzie, więc będzie lipa. Generalnie wygląda to lepiej, więc dobrze, że nie jest spartolony kod całej gry, tylko potrzebny jest jakiś patch, żeby było wszystko kompatybilne z wszystkimi telewizorami. Aktualnie konsola jest podłączona przez kabel HDMI, rozdzielczość 1080i. Też jest zbliżenie na przykład trochę. Zmienię jeszcze na opony. No, to jest za daleko. Jeszcze. Ale generalnie widać ciepłe powietrze, tak jak w wersji na PC-ta. Także bądźmy dobrej myśli i czekajmy na patch.